jest moją światłością. Takie imię mi nadano. Kiedy więc wyczytałem w gwiazdach i w księgach, że narodził się Mesjasz, udałem się w drogę, by oddać mu cześć. Prowadziła mnie gwiazda, ale czym jestem bliżej, a wiem, że cel jest niedaleki, gwiazda znikła. Nie wiem, gdzie mam iść. Zobaczyłem tak wielu wspaniałych, dobrych ludzi. Pomyślałem, że może i wy szukacie Mesjasza. Może tutaj by zapytać się, czy wiecie, gdzie się narodził, a może to piękne miejsce jest tym, którego szukamy. Symboliczne, tak? Złoto, symbol godności królewskiej. Kadzidło, godności kapłańskiej. Mirrę, symbol wypełnienia proroctw mesjańskich oraz zapowiedź śmierci Zbawiciela. To nie Kacper, Melchior i Baltazar, to późniejsze. Wcześniejsze zawiera znowu przesłanie i pewną prawdę, która jest niezwykle ważna. Powód do dumy, a także do refleksji nad tym, co robimy, tym symbolem. Otóż C plus M plus B po łacinie Christus mansionem benedicat, czyli Chryste błogosław temu mieszkaniu, temu domowi, tej rodzinie, która tam mieszka. Ruszymy, aby pokłonić się nowonarodzonemu. Ruszamy za królem w orszaku zielonym azjatyckim. Proszę wszystkich, chcę was usłyszeć. Szczęść Boże!
Moi drodzy, król nie przyszedł sam. Towarzyszyli mu wszyscy ci, którzy razem ze mną szli, którzy szli w tych trzech orszakach. I uwaga, powtarzajcie wszyscy razem ze mną, tak jak towarzyszyliśmy w tym pielgrzymowaniu do żółtka. Powtarzajcie razem ze mną. Moje garbate wielbłądy szły przez pustynię. Gwiazda nas tu prowadziła. Chwała Twa nie zginie. Królu Wszechświata i nasze pokłony, i wszyscy się kłaniamy razem z królem. Przyklękamy i wszyscy się kłaniamy dzieciątku. Więc zebrałem całą służbę z moją karawaną i kadzidło wonne niosę, by złożyć przed Panem. Pęd ze świata, złość okrutna, dziecię prześladuje. Wieść to straszna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem spieszą. Gwiazda zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Witam i pozdrawiam jego eminencję księdza kardynała. W imieniu wszystkich rzemieślników, twórców, jak i kupców, którzy zostali zaproszeni do przepięknego miasta królewskiego Krakowa. I chcielibyśmy jego eminencji wręczyć taką pamiątkę od naszych rzemieślników. Niech ten, który wyprodukował, zaprezentuje. Kardynalska, prawda, nie było. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy góralom. Nażyło, mnożyło i z roku na rok lepiej żyło. I królowie przyszli nam wszystkim miastu powiedzieć: tu się narodził Pan Jezus, nie śpijcie, obudźcie się i uczcijcie Pana Jezusa. Ręka do góry, pozdrawiamy stronę Rzymu, wszystkie dzieci. Aniołki też, pozdrawiamy Ojca Świętego. Powiedzmy: Ojcze Święty, pozdrawiamy Cię. Przyjdź Boże na nowy rok, by zapłać za Waszą obecność, bo dzisiaj dzieci, nie tylko ci królowie, ale dzieci dziś ogłaszają, że Pan Jezus się narodził, prawda? Gdzie się narodził? Gdzie się narodził? Słusznie. Przyjmuję jako pamiątkę. Ale ubrać nie mogę, bo powiedzieliby, że robię się królem. Duże brawa dla księdza. A ja tylko jestem pasterzem. Zapraszam w przyszłym roku już. Oddawaj swe ukłony w pokorze, Tobie z serca pogodnego. Dzieciątko,